Ja ostatnio w towarzystwie Mateusza i Piotra miałem okazję, że tak powiem, dojść niemalże do Jerozolimy, a z wami do niej będę miał okazję wejść. 11 rozdział Ewangelii Marka to jest ten rozdział, który nam rozpoczyna ostatnią dużą część, sekcję właśnie tej Ewangelii, która koncentruje się na kluczowych wydarzeniach związanych właśnie z misją Jezusa, czyli z oddaniem swojego życia, z sądem, z krzyżem, no i oczywiście ze zmartwychwstaniem, które jest tutaj elementem kluczowym całej tej historii. Ale jest takich kilka wątków, o których myślę, że warto gdzieś tam na starcie powiedzieć i w perspektywie, których też będziemy mogli zobaczyć całą resztę, bo faktycznie no, to, co się dzieje od 11 do 16 rozdziału, to jest mniej więcej około 30% całej Ewangelii. Kiedyś czytając jakieś wprowadzenie, pamiętam, do Ewangelii synoptycznych, pojawiło się takie stwierdzenie, że Ewangelia to jest w zasadzie historia o cierpieniu, śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, która jest poprzedzona długim wstępem. I w jakimś sensie w takim kluczu się definiuje gatunek Ewangelii, bo te wydarzenia końcowe są kluczowe dla całości historii życia i opowiadania o życiu Jezusa i działalności Jezusa. Więc dla nas też ta konkretna część od 11 po 16 rozdział no jest niewątpliwie ważna. I widzimy też, że w jakimś sensie zmienia się perspektywa autora w zakresie tych rozdziałów z kilku względów. Po pierwsze, w porównaniu z całą pozostałą częścią Ewangelii widzimy, jak znacząco intensyfikuje kwestie chronologii, topografii. Jeśli we wcześniejszych częściach Ewangelii bardziej swobodnie i luźno podchodził do tego, kiedy co się działo, w jakich okolicznościach, w jakich miejscach, nie zawsze był precyzyjny w zakresie nazewnictwa miejscowości czy czegoś w tym stylu, to widzimy, że tutaj w tej części bardzo wiele uwagi poświęca temu, jak te całe ostatnie dni, ten tydzień z życia Jezusa będzie przebiegał. Wydaje się, że poniekąd może to być związane no chociażby z kwestią tego, że Jan Marek, jeśli jest tym Jan Markiem, o którym myślimy, o którym wspominaliśmy na początku naszego studium, no to siłą rzeczy Jerozolima będzie jego, że tak powiem, macierzą, miastem, w którym się wychowywał, więc to środowisko jest mu bardzo dobrze znane, więc opowiadania ze strony Piotra będzie też odczytywał trochę na innych warunkach i będzie zdolny dopełnić te treści w sposób bardziej szczegółowy, no ale z drugiej strony, będąc też mieszkańcem Jerozolimy, jeśli o nim faktycznie jest ten motyw dotyczący ucieczki młodzieńca, który pozostawia szatę, no uczestniczy w niektórych wydarzeniach, przynajmniej z perspektywy widza. Więc ta część jest pod tym względem zdecydowanie bardziej intensywna, ale jest jeszcze jeden wątek, który sądzę będzie dla nas bardzo ważny w kwestii dotyczącej odczytania przesłania właśnie tych ostatnich wersetów, bo pierwsze dwa wersety Ewangelii, one sfokusowały naszą uwagę na tekście Starego Testamentu, które było takim pryzmatem, światłem, który rozświetlał perspektywę misji i działalności Jezusa. Natomiast kiedy przejdziemy właśnie do tej ostatniej części Ewangelii od 11:1 do 16:8 albo jeszcze kawałek dalej, to okazuje się, przynajmniej z takich statystycznych danych, które sobie pokrótce opracowałem, że 46% wszystkich tekstów Starego Testamentu, które występują w Ewangelii Marka, są zlokalizowane w tych trzech rozdziałach. To znaczy, jeśli na przykład w Marku 1:1 do 8:26, czyli czy tam 21 w tej pierwszej części, będziemy mieli około 26% wszystkich tekstów, w drugiej części będziemy mieli 34% w tej całej podróży, no to właśnie tylko w tych trzech rozdziałach jest takie nasycenie, takie nasączenie, można by powiedzieć, tymi treściami biblijnymi. To znaczy, że można powiedzieć, to najważniejsze wydarzenie będzie rozpatrywane w dużej mierze w perspektywie tych starotestamentowych zapowiedzi, wskazania na to, że to, co się tutaj dzieje, to nie jest znikąd, to jest dopełnienie pewnej szerszej historii, pewnej szerszej narracji. No i na pewno chciałbym was prosić o to, żebyście też takie światło w perspektywie tych wątków starotestamentowych mogli wrzucić na niektóre fragmenty tego tekstu. No i żeby też, że tak powiem, nie przegadać tego ze swojej strony, 11-12 rozdział, gdybyśmy mogli na nie spojrzeć i nimi się pokrótce zająć. Całe dwa?
od razu? Na pewno wybierzemy niektóre fragmenty, bo wydaje się, że nie sposób oczywiście wszystko w jednym kluczu, ale jest jakiś z jednej strony duży obraz, a z kolejnej strony skoncentrujemy się na jakichś poszczególnych fragmentach. Natomiast no, początek wszystkiego jest ten wjazd do Jerozolimy. Tak? Można powiedzieć właśnie, że w 10 rozdziale Jezus dochodzi do, tam jest to spotkanie w Jerycho, a tutaj jest ten triumfalny wjazd, gdzie dochodzi do Betfage, bierze osła i potem będzie wjeżdżał do tego miasta. Jakieś wybrane kluczowe fragmenty z tego tekstu, gdybyście mogli wskazać, i zwłaszcza w perspektywie też właśnie tych treści starotestamentowych, po to, żeby rzucić ten snop światła i móc odczytać tę historię. No właśnie w kontekście tego, co się dzieje w Starym Testamencie, takim połączeniem, poza dosłownym cytatem, za chwilę może do tego przejdziemy, no sam wjazd Chrystusa, gdzie ludzie rozkładają przed nim swoje płaszcze, to może się skojarzyć na przykład z taką historią Jehu, która jest zapisana, sobie tu zaznaczyłem, a nie, to inną sobie zaznaczyłem, w pierwszej księdze królewskiej, w drugiej, chwila, już sam się pogubiłem, ale to było gdzieś W Starym Testamencie. No nieważne. Historia króla Jehu, który jak został ogłoszony królem, właśnie tam też pojawia się taki motyw rozkładania przed nim płaszczy. Więc no, można tutaj powiedzieć, że w tej historii, w tym wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, upatrujemy go jako króla. Upatrujemy go właśnie w takim kontekście. Gdzieś tam Stary Testament tak stara się to, no, tak przekłada się na interpretację tego tekstu. Ale też ciekawym fragmentem może być pierwsza księga Samuela, rozdział 16, gdzie jest historia króla Dawida. Króla Dawida, który gdy ucieka przed swoim synem Absalomem, to otrzymuje w darze osły, wino i chleb. I tutaj się pojawia taki ciekawy motyw, gdzie Dawid no potem z tymi osłami ucieka i wraca z nimi. Ten tekst brzmi tak, ja może przeczytam, tutaj mówi Siba, który podarował Dawidowi te osły. Osły są przeznaczone dla domu królewskiego do jazdy, chleb zaś i świeże owoce na posiłek dla służby, wreszcie wino do picia dla znużonych na pustyni. Więc to jest taki ciekawy motyw, gdzie Dawid z tymi osłami wraca i tutaj też mamy powrót króla, jak we Władcy Pierścieni, powrót króla do Jerozolimy, Chrystusa na ośle. To może się w taki sposób skojarzyć przynajmniej no, odbiorcom, którzy byli zaznajomieni z tym kontekstem. Tak, bo to są te echa starotestamentowe, które wybrzmiewają i tworzą pewne tło tych wszystkich opowiadań. Natomiast ciekawy w tej samej całej historii Dawida jest ten motyw, że chleb i wino są dla służby i to w kontekście misji Jezusa, w kontekście na przykład Ostatniej Wieczerzy, gdzie tam też pojawia się chleb i wino, które symbolizują oczywiście ofiarę Jezusa Chrystusa, no tak może nam nakierować nasze myślenie na to, że to, co robi Jezus, jego ofiara, jest właśnie dla ludzi. Nie dla niego samego, ale dla ludzi. No i też, jeśli mówimy o tym motywie królewskim, no to oczywiście jest zapowiedź z Księgi Zachariasza, że król wjeżdża na oślęciu. Niemniej jednak również Salomon wjeżdża podczas koronacji, czy też tego aktu przejęcia władzy w pierwszej Księdze Królewskiej na mule, w orszaku, gdzie śpiewają, grają pieśni, więc ten motyw jest na pewno znany. I w ogóle całość tych fragmentów, które tutaj sobie czy czytamy, czy omawiamy, wskazuje, że Jezus przychodzi jak gdyby do swojego. Przychodzi do swojej świątyni, przychodzi do swojego miasta, przychodzi jako król, przychodzi jako pan świątyni. No i jednego dnia ogląda sobie tą świątynię, drugiego dnia ją oczyszcza, a później przychodzi i jakby oczyszcza umysły tych, którzy tam są. Odpowiada na ich pytania, zarzuty, pułapki, więc tak naprawdę no, można powiedzieć, że jest tutaj na takim w kulminacyjnym momentum, można powiedzieć, takim punkcie przełomowym, gdzie ma pełnię sił, autorytetu. Jak gdzieś tam próbował się ukrywać, prosił, żeby nie wydawali go, nie ogłaszali, to tutaj wręcz przeciwnie, on sam robi wszystko, żeby narobić tyle hałasu, aby w końcu zwrócono na niego uwagę i na to przede wszystkim, co ma do powiedzenia i do wykonania.
Mhm. 11 rozdział od 11 po 11 wiersz przedstawiający nam ten triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Akurat w Ewangelii Marka mamy tutaj odwołania tylko i wyłącznie do tekstu psalmów, chociaż u Mateusza faktycznie będziemy mieć też odniesienie do Zachariasza 9:9, gdzie jest ten motyw wjazdu i to tam akurat na dwóch osłach w odróżnieniu od Marka, który akcentuje tylko tego jednego osła. I wielu ludzi rozprostarło na drodze swoje szaty, inni z kolei ułożyli gałązki ścięte z pól. Ci, którzy go poprzedzali i którzy szli za nim, wołali: Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pana. Powodzenia nadchodzącemu królestwu naszego ojca Dawida. Hosanna na wysokościach. No, będą bardzo brutalnie odarci, że tak powiem, ci, którzy wołają tutaj w tym miejscu ze swoich wyobrażeń i ze swoich nadziei, dlatego że ten psalm, do którego odwołuje się tutaj właśnie Marek, przywołując te wydarzenia związane z triumfalnym wjazdem, no, ten psalm 118 to jest psalm mesjański, tak? Ale psalm, który też wiąże się z bardzo konkretnymi oczekiwaniami. W sumie też psalm ważny z perspektywy paschalnej, ponieważ był śpiewany w kontekście Paschy, też między innymi ze względu na właśnie na ten aspekt dotyczący wyzwolenia z niewoli, bo Pascha była przecież figurą właśnie tego zbawczego aktu Boga. Więc oczekiwania są znaczące. Gdybyśmy mogli trochę ze Starego Testamentu, właśnie z tego psalmu rzucić na ten bo to tekst. Właśnie ciekawie wygląda no, w tym kontekście. Na przykład wersety 10-11 psalmu 118. Otoczyły mnie zewsząd narody, wytępiłem je w imię Pana, okrążyły mnie i osaczyły, wytępiłem ich w imię Pana i dalej. Otoczyły mnie jak pszczoły, zgasły jak ogień w cierniach, wytępiłem je w imię Pana. Potężny cios mnie dosięgnął, o małe włos nie upadłem, ale Pan mnie podtrzymał. Pan jest moją mocą i pieśnią, On stał się moim wybawcą. Okrzyk radości i zwycięstwa w namiotach sprawiedliwych. Prawica Pana moc okazuje. Prawica Pana wzniesiona wysoko. Prawica Pana moc okazuje. Nie umrę, lecz żyć będę, by opowiadać o dziełach Pana. Więc, no, więc Hosanna królowi Dawidowemu. Tak, dalej właśnie Hosanna królowi Dawida, ale tutaj no, kontekst jest pewnego zwycięstwa militarnego takiego. Mm-hmm. I takiego Mesjasza, takiego wybawcy. Piąty werset: z ucisku wzywałem Pana, Pan tak. wysłuchał mnie i wyswobodził. Zresztą ten okrzyk Hoszianna znaczy właśnie zbawże, uratuj, jest takim wezwaniem do ratunku, chociaż później on się przeradza w taki okrzyk uwielbieniowo-zwycięski właśnie, no z uwagi na to, że ten Pan przychodzi i on no, nie tylko... prosimy Go, żeby nas zbawił, czy uratował. Ale tego dokonał. Tego właśnie. Dokonuje właśnie, właściwie. I na pewno z takimi myślami lud, który no, niejednokrotnie już widzimy, miał takie tendencje do upolitycznienia misji i myśli Jezusa. Tutaj to jakby uzewnętrznia. No i tym razem Jezus jakby nie powstrzymuje tego. Jedzie nie tylko na oślęciu, ale na tej fali, można powiedzieć, wjeżdża i zamiata. Natomiast te fragmenty, które tu później są cytowane u Marka, wcześniej czy później, również pochodzą z psalmu 118. Czytamy na przykład: dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Werset 21. Stałeś się zbawieniem moim. Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Przez Pana to się stało i to jest cudowne w oczach naszych. Oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. O Panie, racz zbawić. To właśnie te słowa Hoszianna. O Panie, racz poszczęścić. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, błogosławimy Wam z domu Pańskiego. Bo później oczywiście w związku z tym, że była to pieśń zwycięstwa i paschalna, no to była również śpiewana w podróży do świątyni na święto Paschy. Więc wszystko nam się zaczyna układać. I Pascha, i świątynia, i zwycięstwo, i Jezus, i wjazd na oślęciu, i ten cały tłum, tylko że jest pewien rozjazd w interpretacji, jak to się wydarzy i na czym to polega. Znaczy, na pewno nie ma rozjazdu w interpretacji w zakresie dotyczącym tego, że oni w chwalebny sposób witają króla Dawidowego, tak, potomka Dawidowego, bo to jest Hosanna synowi Dawidowemu i niech się dobrze, szczęśliwie wiedzie jego królestwo i tak dalej, więc jest to pełne radości oczekiwanie właśnie ludu na wyzwolenie i te psalmy, które właśnie są tutaj wyśpiewane w tym kontekście i te szaty, które są słane i palmy, które są rzucane. No i faktycznie Jezus wjeżdża jako król, tylko
kluczowa kwestia dotycząca właśnie idei mesjańskiej, a przecież wiadomo, że każdy król był mesjaszem z perspektywy Starego Testamentu, więc ten mesjanizm jest rozpatrywany też w takich kategoriach. No właśnie zostanie, że tak powiem, wyniesiony na, w cudzysłowie, tron na innych warunkach, bo kiedy sobie spojrzymy do 15 rozdziału, tam gdzie jest opisane ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa, to 26 werset nam powie o tym, że kiedy go ukrzyżowali, to umieścili też napis podający powód jego skazania. Głosił on, że jest królem Żydów. Mhm. Nie? Więc widzimy, że Jezus wierzy jako król i on wierzy jako potomek Dawida. Te odniesienia, które, na które Radek zwrócił uwagę właśnie z drugiej księgi Samuela, z rozdziału 16, one są też niesamowicie ciekawe, dlatego że Dawid otrzymuje te dwa osły właśnie na szczycie wzgórza Oliwnego, kiedy zjeżdża ku Brodom Jordańskim. I to jest wysokość właśnie Betfage, więc mamy do czynienia tutaj z jakimś niesamowitym, że tak powiem, nie wiem, no kontinuum czasoprzestrzennym, w którym spotykamy się kilkaset lat później, nie wiem, 900, 950 czy 1000 lat później, bo przecież no, tak mniej więcej połowa X wieku to jest czas rządów Dawida, kiedy dokładnie w tym miejscu, gdzie Dawid otrzymuje te osły z tymi darami dla rodziny królewskiej i dla jego potomków i dla jego sług, Jezus bierze osły, na których siada on sam jako no, ten dar chyba, który po prostu właśnie poniesie jako królewski kapłan, więc no, jest tu niesamowita głębia w tym fragmencie, w tym tekście i też pokazuje nam faktycznie, że tak, król wjeżdża do Jerozolimy, tak, Pan wraca do swojej własności, ale sposób, w który to, ten mesjanizm i to jego królowanie zostanie tutaj zaznaczone, no będzie czymś, co jak wspominałem właśnie ostatnio, będzie bolesnym zdarciem zasłon z oczu uczniów, którzy będą musieli porzucić te wyobrażenia wyrażone tutaj w rozdziale 11, 1 po 11, po to, żeby tak naprawdę w ogromnym strachu, lęku skryć się i musieć postawić sobie ten świat na nowo, bo on już nie będzie takim, jakim go sobie do tej pory widzieli. To jest na pewno trudne doświadczenie. Natomiast oprócz tego wątku, który tutaj mamy, który jest takim, można powiedzieć, takim wprowadzeniem nas w całość, taką introdukcją do tej intronizacji, dziwnej intronizacji, wyjątkowej intronizacji, zacznie opisywać nam też Marek właśnie narastający konflikt pomiędzy przywódcami religijnymi, między innymi wyrażony w kontrowersjach no i w tym, co się wydarzy w świątyni w jednym z dni, które Jezus spędzi właśnie w Jerozolimie. Więc no, wydaje się, że taką kluczową rzeczą, która popycha w ogóle do buntu przeciwko Jezusowi, do otwartego oporu, jest to, co się dokonuje w świątyni, tak? Co zostaje opisane właśnie w 11 rozdziale. I może też zwróćmy uwagę na ten fragment i potem popatrzmy jeszcze na te kontrowersje, które wokół osoby Jezusa się będą toczyły. Gdzie też tekst starotestamentowy będzie nam oczywiście rzucał pewnego rodzaju światło na te fragmenty. Od 15 wiersza. 15 po 19. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni, wywrócił stoły, wekslarze oraz ławy sprzedawców gołębi i nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane? Dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców? I słyszeli to arcykapłani, uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego. A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. To jest w ogóle ciekawy tekst pod względem interpretacji, bo no, na niego patrzy się, właściwie są takie dwie wiodące szkoły interpretacji, gdzie jedna patrzy na niego jako na takie oczyszczenie właśnie tej świątyni, pozbycie się tych sprzedawców i przywrócenie może jakiegoś porządku tego, co się tam dzieje, ale jest druga, która bardziej upatruje to nie jako oczyszczenie świątyni, ale jako pewnego rodzaju zatrzymanie, zniesienie. No bo na przykład jak spojrzymy sobie na to, co zrobił Jezus, że wypędził tych ludzi, to de facto ten system świątynny w tym momencie wstrzymało. Ludzie nie mogli kupić pewnych rzeczy, nie mogli dalej pójść w tej świątyni, złożyć ofiary i tak dalej. I myślę, że właśnie ta interpretacja gdzieś w kontekście tego, co Jezus robi, trochę bardziej się klei,
też drzewo figowe, może za chwilę do tego dojdziemy, może na to wskazywać. Cała sytuacja z drzewem figowym, które trochę pominęliśmy w tym momencie. Ale zwracając uwagę właśnie na te odniesienia do Starego Testamentu, które się tutaj znajdują. Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów, wy natomiast uczyniście z niego jaskinie zbójców. No to ten pierwszy tekst z Izajasza, który traktuje gdzieś o włączeniu pogan, co ciekawie wpasowuje się właśnie w te późniejsze wydarzenia związane z działalnością apostołów, szczególnie apostoła Pawła. Natomiast drugi tekst, wy uczyniście z niego jaskinie zbójców, no wydaje się, że dla ludzi, którzy to słuchali, a także dla późniejszych odbiorców, był takim linkiem do księgi Jeremiasza, do tekstów, w których Jeremiasz krytykował no, przywódców religijnych, krytykował naród izraelski w czasach tuż przed zburzeniem tej drugiej świątyni. Jeremiasz tam, no, tak już może nie czytając tego, ale nawiązując do tego, mówił, przypatrzcie się temu, co się wydarzyło w Shilo, jak tam Shilo zostało zniszczone, opuszczone i tak dalej. I mówił, no, wy uczyniliście jaskinię zbójców z tego domu. Więc no, nawiązując do tego i słysząc takie słowa Jezusa, odbiorca tej sytuacji mógł mieć takie wrażenie, że to, co robi Chrystus, wywrócenie tych stołów, wypędzenie tych ludzi, jest pewnego rodzaju znakiem prorockim. Podobnie jak na przykład Jeremiasz zbijał gliniany dzban i mówił, to samo stanie się z Jerozolimą, tak tutaj Chrystus wraca stół, na przykład taki, i pokazując niejako, to samo stanie się z Jerozolimą, to samo stanie się ze świątynią. Tak, no i jest to, na pewno to też właśnie wybrzmiewa w tym motywie figowca, który zostaje przeklęty, tak? I ze względu na to, że nie przynosi owocu, ale to jest kontekst bezpośrednio poprzedzający akurat w Ewangelii i Marka. Następujący. I poprzedzający, i następujący. Bo tutaj mamy do czynienia właśnie z tą kolejną strukturą retoryczną, która w formie paralelizmu umieszcza pewien element centralnie, ale też rozbija pewne części, gdzie jedno właśnie rzutuje na drugie i rzuca pewnego rodzaju światło interpretacji. Więc widać, że ten sąd w jakimś sensie tak, jest tutaj zapowiadany, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jedna interpretacja, czy jedna szkoła objaśnienia tego fragmentu nie wyklucza drugiej, tak? Bo być może jedno i drugie one funkcjonują jako symultaniczne. Wypieczenie na jednym ogniu. Właśnie ze względu na to, że ten sąd spada na nich, na świątynię, właśnie z tego tytułu, że zaniechali właściwej roli, którą ta świątynia miała spełniać. Ewidentnie. Więc to jest na pewno jakiś kluczowy element, który będzie pociągał za sobą dalsze następstwa wynikające właśnie z tego też, co zrobi Jezus w sumie poprzez swoją śmierć. No i tylko Marek zaznacza, że jakby dopowiada, czy dopisuje, że dom mój będzie nazwany przez wszystkie narody domem modlitwy nazywany. Nie, w Anglii się akurat nie podkreślałem tych wszystkich narodów, że to, które może być tłumaczone jako ludy, narody albo jako poganie, jako wszyscy poganie. Więc faktycznie jest tutaj, no rzecz dzieje się oczywiście na tym dziedzińcu dla pogan, największym w ogóle cała świątynia liczyła w tamtych czasach po tych przebudowach Heroda, no około 14 hektarów cały ten plac świątynny. Kompleks, tak. Nie świątynia jako budynek, ale no wszystko tu, gdzie się dzieje, czytamy, że wszedł do świątyni, nie mamy na myśli, że wszedł do miejsca świętego, czy najświętszego, tylko no wszedł właśnie na ten dziedziniec pogan. Później jeszcze był dziedziniec kobiet i później był jeszcze ten dziedziniec dla czystych mężczyzn. Tak, no te stoły zresztą kapłanów, w innym miejscu by się nie zmieściły. No właśnie, tak, więc mamy tutaj wszystkie to całe bydło sprzedawane na ofiary, idealne, można powiedzieć, gołębie na oczyszczenie kobiet po porodzie, czy dla tych biednych, którzy składają ofiary. No i oczywiście za tym wszystkim też się krył zysk, no i kryło się, czyli może nie kryła się właśnie, była, no, mocna blokada dla tych wszystkich, którzy mogliby w tym miejscu skorzystać właśnie albo z modlitwy, uwielbienia Boga, albo ze słuchania na przykład nauczania Tory, czego nie mogliby doświadczyć na dalszych dziedzińcach, bo tam nie mieli wstępu. Więc Jezus, groziło to śmiercią. No właśnie, więc Jezus tutaj przychodzi jako ten, który no, przychodzi osądzić, jak mówi Malachiasz, przyjdzie do swojej świątyni Pan i osądzi ją ogniem.
No, nie mamy ognia, no, ale mamy jednak jakieś czynności, które, które no, są nie do przeoczenia, można powiedzieć. Mm-hmm. I faktycznie no, nie dość, że ich wszystkich wygania, to jeszcze krytykuje. Nawet mówi, że nie pozwolił, żeby ktoś naczynie przeniósł przez świątynię. Tu też są dwie interpretacje. Jedna jest taka, że nie pozwalał, żeby ludzie czynili sobie po prostu przez świątynię sobie przechodzili w jakichś dowolnych celach, tylko po prostu konkretnie przechodzisz do świątyni, to idziesz do świątyni, a nie, że sobie będziesz na skróty. Z zewnątrz miasta tak. Do centralnej części przez dziedziniec. Dokładnie. I mniejszościowa jeszcze interpretacja, że nie pozwolił przenosić sprzętów świątynnych, które by wstrzymały tę służbę. No nie wiem, czy tak było, ale... Mniej sensowne, nie? Niemniej jednak, no, robi się tutaj poważnie i Jezus to, co już wcześniej akcentował w swojej misji, ten chleb dla dziesięciogrodzia, dla Dekapolis, czy tutaj właśnie ujmowanie się za tymi, którzy nie mogli się ująć. No i osądzenie przez to właśnie tego nieurodzajnego drzewa figowego, które jest często porównywane w Starym Testamencie do owocu, czyli skutku czynów, czy dobrych fig i złych fig, jak mówi Jeremiasz, czy są jeszcze takie inne teksty, które pokazują właśnie, że figi są jakby no tym takim symbolem, oczekiwanym efektem, że będą to świeże, wczesne figi, dobre, smaczne, a tutaj jakby nie ma nic. Izrael też w paru miejscach jest porównany właśnie do drzewa. No i nawet do bezowocnego drzewa, gdzie tutaj właśnie podobnie mamy taką sytuację. Natomiast na pewno to oczyszczenie świątyni jest jakby bezpośrednią przesłanką do konkretnych działań i kierunków, które są podjęte ze strony właśnie przywódców religijnych ówczesnej Judy Izraela, tak? Widzieliśmy po raz pierwszy ten motyw, kiedy został zasygnalizowany w kontrowersjach w rozdziale bodajże szóstym, o ile dobrze pamiętam, w kontekście uzdrowienia w szabat i kilku tam jeszcze innych rzeczy, przebaczenia grzechów, tak? Tak, to co się rozpoczyna w rozdziale drugim i potem gdzieś tam jest kontynuowane. No tak, w drugim rozdziale. Więc tam, że tak powiem, jest postawiony pierwszy akcent, tak? Gdzieś już ten problem zaczyna się pojawiać, ale tutaj te działania w świątyni no, są kluczowe dla bardzo konkretnych kierunków. Zastanawiali się, jak to zrobić, żeby go zabić. No, bali się jednak tłumu, bo widać, że jest jakiś poklask wśród ludzi, którzy za nim idą. Jezus za chwilę opowie przypowieść o dzierżawca winnicy, co jest też bardzo jasnym i czytelnym słowem ukierunkowanym przeciwko przywódcom religijnym ówczesnego Izraela. I to też warto dodać, tak, ówczesnego i też nie przenosić tego we wszystkie konteksty i wszystkie strony, bo to jest bardzo konkretne pokolenie i generacja, która jest odpowiedzialna za to, co się dzieje z Jezusem. Natomiast żeby doprowadzić do tego bezpośredniego wystąpienia przeciwko Jezusowi, oskarżenia go i potem, żeby doprowadzić go do śmierci, no to próbują go przyłapać na różnego rodzaju, że tak powiem, słownych pułapkach albo teologicznych pułapkach, czy prawnych pułapkach, żeby mieć podstawę, albo formalno-prawnych dotyczących chociażby sytuacji związanej z okupantem, po to, żeby właśnie móc mieć podstawę do oskarżenia. I to znajdziemy w tym tekście od 12 rozdziału, od 13 wiersza. W górę mamy kilka kontrowersji dotyczących czy to najważniejszego przekazania, czy właśnie zagadki zmartwychwstania, no i sprawy podatków. Wydaje się, że sprawa podatków jest kluczowa, ponieważ ona no jest jakby chyba taką pierwszą, która daje podstawę do tego, żeby oskarżyć Jezusa przed poganami, tak? Czyli przed namiestnikiem rzymskim, ze względu na to, że jakoby jest buntownikiem i reaguje przeciwko. Tak, nie? Tak. Tutaj warto wskazać, że tak de facto to dopiero ten namiestnik, on miał prawo skazać na śmierć. Mhm. Żydzi tego zrobić nie mogli, więc no, podejście taktyczne było ciekawe. No to może na tej się skupmy tutaj. 12 rozdział od 13 wiersza, 13 po 17. Gdybyście mogli przeczytać i sobie o tym chwilę porozmawiamy. Następnie wysłali do niego niektórych faryzeuszy i stronników Heroda, aby go złapać za słowo. Gdy przyszli, powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś wierny prawdzie i nie zważasz na nikogo. Nie zwracasz bowiem uwagi na wygląd ludzi, lecz zgodnie z prawdą nauczasz drogi Bożej. Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Płacić, czy nie płacić? On jednak przejrzał ich obłudę i powiedział: Dlaczego poddajecie mnie próbie? Przynieście mi denara, żebym mógł go zobaczyć. Oni zaś przynieśli, a wtedy ich zapytał: Czyja to podobizna i napis? Odpowiedzieli mu: Cesarza.
Wówczas Jezus oznajmił im: to, co cesarskie, oddajcie cesarzowi, a to, co boskie, Bogu. I podziwiali go. Dobrze, no to ta konkretna kontrowersja, która się tutaj pojawia, no bardzo interesująca, ale w czym jest, że tak powiem, clue całej sprawy, jeśli chodzi o postawienie tego pytania ze strony obecnych właśnie w Jerozolimie w tym czasie? No, bo mamy, że tak powiem, bohaterów w 13 wersecie, tak? Faryzeusze i zwolennicy Heroda. Tak, to już jest dość ciekawie zgrupowane środowisko. No tak, faryzeusze sprzeciwiali się wspieraniu okupanta, czy szczególnie płaceniu podatków, szczególnie poganom. Tym bardziej, że na monecie był właśnie wizerunek cesarza. W czasie był cesarzem Tyberiusz, a z drugiej strony było napisane Pontifex Maximus, to znaczy najwyższy kapłan. Więc no, niejako można byłoby przypuszczać, że ze względów religijnych czy religijno-narodowościowych, a więc no, myślę, że akurat na przykład w Polsce mamy to też przepracowane w historii, takie przypadki, gdzie po prostu byliśmy jako naród gdzieś tam gnębieni czy pod opresją innych narodów. Nie jest to nic dziwnego, że chcemy zachować swoją tożsamość i pieniądze zachować dla siebie i nie wspierać jeszcze tej machiny obcej. A Herodianie, czy właśnie zwolennicy Heroda, którzy raczej Herod z kolei w tym przypadku no dość taki przyjaciel Rzymu, można powiedzieć, no byli, wspierali sprawę cesarza jak najbardziej. Wydaje się, że dla Jezusa mogła być to taka sytuacja bez wyjścia, bo mówiąc tak, należy płacić, narazi się tutaj tym faryzeuszom, mówiąc z kolei nie, narazi się zwolennikom Heroda, no bo jak to nie płacić podatku? No ale Jezus znajduje rozwiązanie. Bo problem tutaj chyba tak naprawdę właśnie jest związany z wolą takiego postawienia sprawy, jakoby Jezus nie miał innej możliwości, nie? I wydaje mi się, że my czasami jesteśmy w takich właśnie sytuacjach, że stoimy w obliczu jakichś wyzwań, jakichś trudności, gdzie wydaje się, że mamy do dyspozycji rozwiązanie A albo rozwiązanie B, gdzie w każdym przypadku jedno i drugie jest beznadziejne, tak? Co nie zrobisz, jest źle. No, w moim odczuciu ta historia, która ukazuje też niewątpliwie ogromną mądrość Jezusa, tak? Wskazuje wyraźnie, że czasami to nie ma co podążać za takim schematem, po prostu, że masz tylko dwie opcje do wyboru, nie? Trzeba się zastanowić na spokojnie, jakie inne jeszcze drogi są możliwe, tych, których być może w pierwszej odsłonie nie widać, bo taka odpowiedź, jaka przychodzi Jezusowi, to nie jest ta odpowiedź, która im przychodzi do głowy, że Jezus takiej może udzielić, tak? Oni mają bardzo prosty schemat, nie, że to będzie tak, albo będzie tak, nie? I adekwatnie do odpowiedzi po prostu będą mogli zrobić swoje, nie? Więc wydaje mi się, że czasami to też jest tak, że my nie powinniśmy się dać pozwolić wepchnąć w jakiś tunel jeden albo drugi i funkcjonować w takim systemie zero-jedynkowym tak albo tak, tylko czasami z dystansu też może popatrzeć na jakieś sprawy i poszukać jakiejś właśnie Bożej drogi, nie? To tak jak w historii, wiecie, z Eksodusem, nie? Dochodzą do morza, z jednej strony wojsko, z drugiej morze nie ma rozwiązań, nie? No, czasami są inne drogi, jak widać z historii właśnie Eksodusu, z historii Księgi Wyjścia. I tutaj widzimy w tych odpowiedziach Jezusa właśnie w kontrowersjach, że on bardzo często podąża ścieżkami, które są nieoczywiste, ale które dają jakiegoś rodzaju rozwiązanie. No, dla mnie też chyba takim megatematem w ogóle całej tej historii jest motyw dotyczący właśnie tego pytania skierowanego do zwolenników Heroda, do faryzeuszy. Tak grecki będzie nam mówił o tym he eikon aute, tak? Tinos he eikon aute. Czy jest to obraz i ten motyw eikon, który tutaj zostaje wyrażony, jest no dość ważny, dlatego że w Starym Testamencie, on w Septuagincie, w tłumaczeniu greckim Starego Testamentu, no, będzie występował w opisie stworzenia człowieka, nie? Gdzie człowiek zostaje stworzony na obraz Boga. I powiem wam, że jak Jezus pyta ich właśnie o to, a czy jest to obraz, no to oni mówią, że cesarza. I wtedy Jezus im odpowie: oddajcie cesarzowi, co jest cesarskie, ale Bogu oddajcie to, co należy do Boga, nie? Jak patrzę na ten fragment, mam takie poczucie, że to jest jeden z tych apeli, które Jezus kieruje właśnie do ludzi, którzy go słuchają. Oni mają te echa. To są uczeni w piśmie, tak? To są faryzeusze, ludzie, którzy znają Torę, nie? Wzywa ich po prostu do tego, żeby oddali swoje serca Bogu. Niech oddadzą to, co trzeba temu, komu trzeba.
ale niech odwrócą swoje serca do Boga, który jest właśnie tak naprawdę ich panem, ich właścicielem i ich stwórcą. Więc jest w tym jakiś przejaw ogromnej miłości, woli tak naprawdę zbawienia człowieka albo dotarcia do serca człowieka, nawet tego, który próbuje wystąpić przeciwko mnie, nie? Więc ogromna miłość, ale też ta właśnie królewska służebność i mesjańska służebność, o której gdzieś tam wcześniej już mieliśmy okazję wspominać. Wydaje mi się, Adam, że można, że nie wiem, czy to jest bliskie tekstowi, ale przynajmniej w jakimś moim tu pobieżnym rzucie na ten tekst może być też wezwanie: oddajcie Bogu co boskie, czyli oddajcie ludzi Bogu. Mhm. Co masz na myśli? No, co prawda to jest Ewangelia Mateusza, tam Jezus mówi podobne słowa do tej myśli, że macie klucze do królestwa i sami nie wchodzicie i innym nie dacie wejść. Mhm. Więc w kontekście oczyszczenia dziedzińca, gdzie nie mogą modlić się, gdzie powinni móc modlić się poganie, ale nie mogą przez ten cały harmider i ten cały, jakby można powiedzieć, jarmark, no mówi, jaka podobizna, ejkon, no to cesarskie cesarzowi, a człowiek Boży. A wy go zatrzymaliście na poziomie świątyni w Jerozolimie, dzierżycie tę władzę, wy jesteście tymi, którzy zarządzają tą winnicą, oddajcie te plony tej winnicy, po które wysłał właściciel, oddajcie mu te plony, to nie są wasze plony, ale oni myślą, że jak zabiją wszystkich, to prawem braku spadkobiercy przejmą tę winnicę, ale wtedy Jezus mówi, nie, tak nie będzie, bo oczyszczę tę świątynię właśnie między innymi na znak tego, co powiedział Radek, że co będzie później zapowiedziane, że nie ostanie się tu kamień na kamieniu. A w Mateuszu Jezus nazywa w końcu dom wasz pusty zostanie. Mhm. To jest bardzo ciekawy wątek, który wrzucasz. Nigdy tak o tym nie myślałem. Natomiast faktycznie, jak popatrzymy sobie na 11 rozdział, na ten wiersz 17, mój dom będzie nazwany domem modlitwy przez wszystkie narody, aby uczynić się z niego jaskinię zbójców, to ten wątek dotyczący też oddania Bogu tego, co należy do Boga, poniekąd wiąże się właśnie z tymi nadużyciami, których się dopuszczają. No niewątpliwie jest w tym po prostu bardzo dużo takiej głębokiej treści, myślę, dość ważnej i cennej. Pojawiają się jeszcze inne kontrowersje i te próby schwytania Jezusa właśnie, czy to na słowie, czy w jakimś konkretnym punkcie, czy to kwestia najważniejszego przykazania, chociaż wydaje mi się, że to jest akurat najbardziej prosty i jasny, dobitny tekst, który nam pokazuje właśnie istotę prawa, istotę też tego, na czym zasada się cały Stary Testament, czyli kwestia dotycząca miłości do Boga i miłości analogicznej do tego miłości do człowieka. Natomiast gdybyśmy mogli na moment może zerknąć do tej ostatniej jeszcze historii, która jest podsumowującą całość tych wydarzeń, przynajmniej tej części, czyli 12 rozdział, wersety 41 po 44, bo to jest taka historia, która można by powiedzieć jest taką niewielką na arenie tych wszystkich wydarzeń, które tutaj się dokonały, bo to jest moment, kiedy Jezus spotyka kobietę, która rzuca tak zwany wdowi grosz, czyli jakieś tam niewielkie pieniądze do skarbony, a jednak dokonuje się tutaj coś niezwykłego. Jak sądzicie, czy ten tekst może nam rzucać jakieś światło na te wcześniejsze właśnie fragmenty, jakby dopełniać tego obrazu dotyczącego i tych działań Jezusa, i tych postaw, i tych wezwań, które są skierowane właśnie do obecnych tam ludzi? Myślę, że on bardzo ciekawie może to pokazywać, jakby... Czy ja tutaj nie mam odpowiedzi na to pytanie, po prostu zastanawiam się, dlaczego akurat Marek, zamykając ten konkretny fragment przed rozpoczęciem mowy eschatologicznej w Ewangelii Marka, zamyka cały ten cykl tych kontrowersji i tych wydarzeń związanych ze świątynią właśnie tą historią o tej wdowie. No właśnie, bo to jest chyba też historia, która w świątyni mogłaby mieć miejsce. Gdzieś przyniesienie czegoś do świątyni na przykład. I w kontekście tych wszystkich wypowiedzi, które pokazują współczesnych przywódców, czy późno już. Liderów. Zresztą liderów, właśnie. Zresztą jak widać wokół cały czas ciemno. Ale nad nami jasność wiekuista świeci. Liderów. Wiekuista. Właśnie. W kontekście świątyni pokazanie postawy takiego zwykłego człowieka, który po prostu potrafi oddać coś Bogu, potrafi w przypadku tej kobiety oddać wszystko, choć to było niewiele. Z drugiej strony
mając liderów, którzy nie tylko to, że oddają z tego, co im zbywa po prostu, czyli tak można powiedzieć machając ręką, ale no, pytanie też, jak oni patrzą na takich ludzi, jak ta kobieta. Właśnie w kontekście tego, co na przykład Konrad powiedziałeś, myślę, że to ciekawie może wyglądać. Jak oni na przykład traktują takich ludzi, może, nie wiem, może z takich jakichś powodów ta historia jest tutaj, żeby jeszcze raz zwrócić uwagę na tych najmniejszych, żeby jeszcze raz zwrócić uwagę na tych ludzi, którzy do tej świątyni nie mogli się dostać, którzy z powodu błędów liderów byli gdzieś oddaleni, gdzieś na boku. No. A Jezus właśnie tych ludzi pokazuje, że właśnie tacy jak oni, to oni tutaj robią to, co się Bogu najbardziej spodobało. No, myśmy chyba trochę wykroczyli poza zamierzany zakres naszego tekstu, dzisiejszego rozważania, ale oczywiście tekst Ewangelii Marka nie jest pisany pod to, jak ktoś podzieli to w XXI wieku. Historia wdowy jest zaraz po tekście, którego nie omówiliśmy, nie wspomnieliśmy. I mówił, 38 werset, mówił w nauczaniu swoim, wystrzegajcie się uczonych w piśmie, to się dzieje właśnie po tych wszystkich kontrowersjach, którzy chętnie chodzą w długich szatach, lubią pozdrowienia na rynkach, pierwsze krzesła w synagogach i pierwsze miejsca na ucztach, którzy pożerają domy wdów i dla pozoru długo się modlą, tych spotka szczególnie surowy wyrok. A usiadłszy naprzeciwko skarbca, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy, jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła jedna uboga wdowa. No i w końcu czytamy, że wrzuciła całe swoje, to co miała na utrzymanie, a jak mówi tekst grecki, nawet holonton bion autes, czyli całe jej życie. Czyli to, i to jest odniesienie do tego największego przykazania, gdzie Jezus mówi z całego serca, z całej myśli, siły i jeszcze duszy, to powinno być chyba, z całego serca, duszy, myśli i siły. Więc Jezus pokazuje jako kontrast, że chociaż nie znajduje tego owocu w liderach i w instytucji świątyni nawet, to jednak można go znaleźć wśród ludzi, którzy całe życie zawierzają Bogu, nawet jeśli czynią to poprzez tę instytucję. To też jest ciekawe, prawda? Nawet ci są wyzyskiwani przez te instytucje, przez te firmy. Tak, no. Więc Jezus z jednej strony nie pochwala tej całej firmy, ale z drugiej strony nie krytykuje, czy jakby nie rozpatruje powierzchownie ludzi, którzy tylko w taki sposób rozumieli łączność z Bogiem i pokazuje, że nie to, co widać, ale to, co jest wewnętrzne. Jest istotne. No to jest przesłanie chyba całego Pisma Świętego. No na pewno. Bo właśnie to, co dla mnie jest dość taką istotną kwestią, kiedy właśnie studiujemy tę Ewangelię Marka, to, żebyśmy potrafili na nią patrzeć w takim dużym obrazie, tak? Bo my często studiując te teksty, fokusujemy się na jakichś wybranych fragmentach, na jakimś wersecie, poświęcamy im dużo uwagi. Rozdział, werset. Natomiast tracimy duże obrazy, tak? Tak. Jak cały czas jakieś podziały. Jak spoglądam sobie właśnie na tę konkretną część, z którą mamy do czynienia, ten rozdział 11 i 12, to oczywiście dużo się będzie działo w kontekście właśnie wjazdu Jezusa Chrystusa i tego, co wiąże się ze świątynią, z kontrowersjami, z próbami pochwycenia Jezusa, ale tą ostatnią historią przed mową eschatologiczną jest obraz właśnie tej kobiety, która jakby w jakimś sensie w tej swojej prostocie serca pokazuje jakby, no nie wiem, istotę tego, co znaczy być człowiekiem wierzącym, tak? Że można być prostym człowiekiem, nie trzeba czytać z greckiego Nowego Testamentu, tak? Ale ta prostota serca, ta miłość do Boga, miłość do człowieka, wyrażona również bezpośrednio w nauce Jezusa, o której czytamy właśnie w tej odpowiedzi danej jednemu z uczonych w piśmie, jest tak naprawdę kwintesencją całego chrześcijaństwa i kluczową kwestią. Nie? I ja myślę, że dla nas jest to taką niesamowicie ważną rzeczą, żebyśmy my przez pryzmat takiego sposobu postrzegania Boga i człowieka próbowali po prostu budować swoją codzienność w relacji właśnie z Nim i ze sobą nawzajem, nie? Bo tym sposobem naprawdę będziemy unikać wpadania w te pułapki, też pułapki religijności, które niewątpliwie są dla wielu bardzo zwodnicze i ludzie
no, niestety gubią się czasami w tej religijności. Nie? Są atrakcyjne. Religijność też potrafi być naprawdę czymś, co kiedyś zostało określone kategorią opium i myślę, że w wielu przypadkach słusznie. Więc trzeba ostrożnie stąpać, ale na pewno miłość, która jest w stanie zdefiniować sposób funkcjonowania człowieka, jest czymś na kształt jakiegoś rodzaju zabezpieczenia przed dziwnymi rzeczami, które mogą z tego wynikać. No chyba w tym momencie też zamkniemy tę naszą rozmowę na ten temat. Spotkamy się jeszcze gdzieś w kolejnych rozdziałach, będziemy o nich rozmawiać, ale za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. I Radek, jakbyś mógł dosłownie w krótkiej modlitwie podziękować Bogu. Dziękujemy Ci, Boże, za te nauki, z których mogliśmy teraz korzystać, z których mogliśmy czerpać. I przede wszystkim chyba chcemy Cię prosić, by mogły być widoczne w naszym życiu, by miłość do Ciebie, miłość do drugiego człowieka mogła się w praktyczny sposób przejawiać w naszych czynach, a także w czynach tych, którzy słuchali tej naszej rozmowy. O to prosimy przez drogi imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.